Witam bardzo serdecznie. Nazywam się Sulamita Ślubowska i jestem skrzypaczką. Chciałabym dzisiaj powiedzieć kilka słów na temat tego, czym są skrzypce barokowe, w jaki sposób różnią się od skrzypiec współczesnych oraz o tym, czym jest dla mnie wykonawstwo historyczne. Rozpocznę w takim razie od powiedzenia kilku słów na temat tego, skąd się wzięły skrzypce barokowe. Jest to instrument, który powstał w XVI wieku i właściwie w epoce baroku zyskał ogromną popularność. Stał to się rzeczywiście bardzo popularny instrument, głównie dzięki znakomitym pracowniom lutniczym, które miały swoje ośrodki oczywiście we Włoszech, we Francji czy w Niemczech. Sam kształt pudła rezonansowego, czyli właściwie głównej części skrzypiec, do dnia dzisiejszego właściwie nie uległ wielkim zmianom, co jest swego rodzaju ewenementem, jeśli chodzi o inne instrumenty. Natomiast zmianie uległo wiele innych elementów. Jest kilka elementów budowy skrzypiec, które odróżniają właśnie instrument barokowy od instrumentu współczesnego. I żeby wyraźnie było je widać, pozwoliłam sobie na zestawienie tych dwóch instrumentów. Tu mamy skrzypce barokowe, których pierwsza różnica, których gryf jest płaski i krótszy niż w skrzypcach barokowych. Następna różnica polega na mostku, na którym trzymają się struny, które swoją drogą w skrzypcach współczesnych są metalowe, a na skrzypcach barokowych są to struny jelitowe. Struny mogą być wołowe lub baranie. Natomiast mostek, o którym wspominałam, w skrzypcach barokowych jest wyższy niż w skrzypcach współczesnych. Kolejna różnica to podstrunnica, która w skrzypcach barokowych jest trochę szersza i krótsza. Ostatnią różnicą, o której chciałabym wspomnieć, jest kwestia szyjki, która w skrzypcach barokowych nie jest wprowadzona pod kątem w pudło rezonansowe, jak to ma miejsce na instrumencie współczesnym, ale jest grubsza i wprowadzona prosto w pudło rezonansowe. Jeszcze jedna kwestia, o której chciałabym wspomnieć, jest to kwestia smyczka. W tej ręce trzymam smyczek barokowy, natomiast w tej ręce trzymam smyczek współczesny. Smyczek barokowy, właściwie różnica jest bardzo duża. Przede wszystkim smyczek barokowy jest krótszy niż smyczek współczesny. Ma inny kształt, jest o wiele bardziej łukowaty i zazwyczaj używa się do jego nabicia mniej włosia niż do smyczka współczesnego. Smyczek barokowy daje też inne możliwości wykonawcze niż smyczek współczesny. Chodzi na przykład o kwestie artykulacyjne bądź kwestie wydobycia dźwięku czy też kształtowania tego dźwięku. Wykonawstwo historyczne jest dla mnie przede wszystkim taką nową drogą muzyczną, którą mogę odkrywać. Jest ona dla mnie szalenie ciekawa, ponieważ bardzo ściśle wiążą się na tej drodze właśnie warstwy intelektualne, warstwy teoretyczne z warstwami wykonawczymi, ponieważ ta historyczność, która jest w tym wykonawstwie kluczowa, jest powoływana ze względu właśnie na traktaty muzyczne, różne doniesienia, zapiski z czasów, na przykład baroku, ale również romantyzmu czy klasycyzmu. Dlatego jest to dla mnie szalenie ciekawa praca. Zupełnie na nowych płaszczyznach. Jest to obcowanie właśnie z instrumentem na nowych płaszczyznach. Trochę jakby trzeba było się na nowo nauczyć grania na skrzypcach w tym przypadku. Bardzo mnie cieszy to, że w Polsce właśnie ten ruch wykonawstwa historycznego jest już coraz bardziej popularny. Można studiować instrumenty dawne na
niektórych polskich uczelniach. Myślę, że jest to szalenie rozwojowe i szalenie ważne dla budowania właśnie w muzykach oraz w publiczności takiej świadomości oraz kontekstu utworów, które wykonujemy.